Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 18. nawieszenie sesji Rady Miejskiej w Bukowni. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad. Sesja ta została zwołana na wniosek burmistrza. Przeczytam uzasadnienie. W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały nr 1443/15 z dnia 22 października w sprawie wyboru partnerów do udziału w projekcie pod nazwą Bezpieczna Małopolska Samochody Strażackie pojawia się konieczność potwierdzenia przystąpienia gminy Bukowno do przedmiotowego projektu. Formą tego oświadczenia jest przedłożona przez Departament Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego umowa partnerska. Dla jej podpisania zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie konieczne jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały o zabezpieczeniu środków niezbędnych do realizacji wniosków w części przynależnej partnerowi gminie Bukowno. Proponowany porządek obrad. W punkcie pierwszym otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. W punkcie drugim przyjęcie uchwał sprawa. 2.1. Wyrażenie woli przystąpienia na zasadach partnerstwa wraz z województwem małopolskim do projektu Bezpieczna Małopolska Samochody Strażackie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa, 5. ochrona środowiska, działanie 5.1. adaptacja do zmian klimatu, poddziałanie 5.1.2. wsparcie służb ratunkowych i 2.2. zmiany w uchwale nr 3/22/2014 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023 i zamknięcie obrad. Taki był proponowany porządek obrad przez burmistrza. Ja teraz Państwu przedstawię porządek obrad dzisiejszej sesji. Taki był wniosek w porządku. W punkcie pierwszym otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt 2. Przyjęcie uchwał sprawa. 2.1. Wyrażenie woli przystąpienia na zasadach partnerstwa wraz z województwem małopolskim do projektu Bezpieczna Małopolska Samochody Strażackie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5, ochrona środowiska, działanie 5.1, adaptacja do zmian klimatu, poddziałanie 5.1.2, wsparcie służb ratunkowych. 2.2. zmiany uchwały nr 3/22/2014 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023 i w punkcie trzecim zamknięcie obrad. Przystępujemy do. Czy ktoś ze strony burmistrza, czy ktoś z Państwa radnych mają propozycje co do porządku obrad? Pan burmistrz? Nie, do porządku nie mamy. To przystępujemy do realizacji. W punkcie drugim mamy przyjęcie uchwały sprawa. W punkcie 2.1 mamy projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia na zasadach partnerstwa wraz z województwem małopolskim do projektu Bezpieczna Małopolska Samochody Strażackie. Proszę Państwa, przeczytam projekt uchwały. Rada Miejska postanawia wyrazić zgodę na przystąpienie gminy Bukowno na zasadach partnerstwa wraz z województwem małopolskim do projektu Bezpieczna Małopolska Samochody Strażackie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5, ochrona środowiska, działanie 5.1, adaptacja do zmian klimatu, poddziałanie 5.1.2, wsparcie służb ratunkowych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierzy Burmistrzowi Miasta Bukowno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W dniu 22 października 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr 1443/15 w sprawie wyboru partnerów do udziału w projekcie pod nazwą Bezpieczna Małopolska Samochody Strażackie. Gmina Bukowno po weryfikacji przedłożonego wniosku aplikacyjnego została wskazana jako jeden z rekomendowanych podmiotów. Dla potwierdzenia przystąpienia gminy do przedmiotowego projektu konieczne jest podpisanie umowy partnerskiej w treści przedłożonej przez Departament Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego. Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie przed zaciągnięciem zobowiązania konieczne jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały o zabezpieczeniu środków niezbędnych do realizacji wniosków w części przynależnej partnerowi gminy Bukowno. Limit wydatków przeznaczonych na realizację projektu po stronie partnera wynosi 730 684 zł, w tym 314 194 10 zł stanowi wkład własny. Otwieram dyskusję nad projektem. Proszę bardzo, pan burmistrz. Szanowny
Szanowni Państwo, ja tylko w kwestii wyjaśnienia, jak omawialiśmy tę sprawę na komisji, mówiłem, że być może wystarczy to zapewnienie burmistrza w oparciu o wniosek, który był objęty na połączonych komisjach rady. Okazało się, że ten wniosek dla zarządu województwa jest niewystarczający i dzisiaj zarząd województwa ma obradować i weryfikować tą listę partnerów. Do godziny 16 najpóźniej musimy dostarczyć te porozumienia, żeby to porozumienie było podpisane. No to niestety wymagane jest twarde upoważnienie rady w postaci uchwał, które dzisiaj żeśmy zaproponowali do podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Pan Robert Gerda. Jestem za. Pan Zbigniew Furman. Jestem za. Edmund Witruk. Jestem za. Pani Barbara Kowalska. Jestem za. Pani Grażyna Kowina-Świderek. Jestem za. Pani Magdalena Kubańska. Jestem za. Pan Włodzimierz Olek. Jestem za. Pan Sylwester Majda. Jestem za. Pani Barbara Maj. Jestem za. Pani Justyna Markiewicz. Jestem za. Pan Jerzy Rosa. Jestem za. Pani Zofia Skałka. Jestem za. Pan Krzysztof Strój. Jestem za. Pan Jarosław Tomczyk. Jestem za. I pani Bożena Barczak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 15 głosów za. Przystępujemy do punktu 2.2. Zmiana uchwały nr 3/22/2017 Rady Miejskiej. 30 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletnich prognozy finansowych na lata 2015-2023. Rada Miejska dokonuje uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zmienić to jest załącznika nr 1 do uchwały nr 3/22/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletnich prognozy finansowych miasta Bukowno na lata 2015-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zmienić treść załącznika nr 2 wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Bukowno na lata 2015-2019 do uchwały nr 3/22/2014 Rady Miejskiej w Bukowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletnich prognozy finansowej miasta Bukowno na lata 2015-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Bukowno. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W załączniku nr 1 wieloletnia prognoza finansowa wprowadzono zmiany wynikające z korekty planu dochodów wydatków dokonanych w budżecie miasta Bukowno na 2015 rok. W załączniku nr 2 wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta Bukowno na lata 2015-2019 wprowadzono nowe zadania. 1. Zabezpieczenie kosztów kwalifikowanych części dotyczącej partnerstwa gminy Bukowno w ramach projektu pod nazwą Bezpieczne Małopolskie Samochody Strażackie. Lata realizacji 2015-2016. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu stanowią kwotę 730 684 zł. Ponadto na zadaniach takich jak dzierżawa gruntu zajętego budynkiem przyszkolnym i pływalnym pod Lasów Państwowych dokonano korekty polegającej na zmianie okresu realizacji do 2016 roku, aneks do umowy. I 2. Budowa basenu, drugi etap dziecka basenu sportowego, dokonano korekty polegającej na zmianie limitu wydatków w 2016 roku do kwoty 2 665 tysięcy zł. Otwieram dyskusję. Mamy projektem uchwały. Proszę bardzo, kto z Państwa chce zabrać głos? Czy potrzeba, żeby pani skarbnik wyjaśniła dokładnie, o co chodzi? Nie. Jeżeli nie widzę, ja mam pytanie. Pan Berda, proszę. Ja mam pytanie, bo tu chodzi o uzasadnienie, bo tam drugi etap basenu. Termin, który jest 2665, nie da zmiany. To znaczy, z czego na to? Z wyższej kwoty, bo mieliśmy w budżecie zaplanowaną kwotę na przyszły, na rok 2016, 4 miliony. I to jest już zgodnie z umową zawartą na wykonawstwo i z inspektorem nadzoru. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Pan Leopold Gerda? Jestem za. Pan Zbigniew Furman? Jestem za. Edmund Witruk? Jestem za. Pani Barbara Kowalska? Jestem za. Pani Grażyna Kowina-Świderek?
Jestem za. Pani Magdalena Romańska. Jestem za. Pan Włodzimierz Olorek. Jestem za. Pan Sylwester Majdra. Jestem za. Pani Barbara Maj. Jestem za. Pani Justyna Markiewicz. Jestem za. Pan Jerzy Rosa. Jestem za. Pani Zofia Skałka. Jestem za. Pan Krzysztof Strój. Jestem za. Pan Jarosław Tomczyk. Jestem za. I pani Bożena Marczak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 15 głosów za. Przystępujemy do punktu 3 porządku obrad. W ramach wyczerpania porządku zamykam obrady. Na zbliżenie sesji na dziękuję bardzo. Dziękujemy.